Elo, z tej strony Leon, dzisiaj nagramy kolejny odcinek z serii Od Zera do Farmera. Znowu samemu akurat wyjątkowo jeszcze ten odcinek, myślę, że już kolejny będzie stalecznikiem, normalnie wszystko. I w dzisiejszym odcinku w sumie będziemy prasować tutaj te pole słomy, akurat są akurat po koszeniu pszenicy, które w ostatnim odcinku kosiliśmy. Bardzo zachęcam do wbicia. Macie odcinek tam w prawym górnym rogu, jak chcecie zobaczyć. I teraz na sam początek pojedziemy pożyczyć prasę od Genka. I zapłaciłem trochę za pożyczenie prasy, bo 150 za pożyczenie prasy na słomę plus jeszcze na ciano. Jeszcze się w dzisiejszym odcinku nie będziemy, bo ten odcinek jest po tamtym od razu odcinku, więc jeszcze siano nie wyschło, które jest po prawej, jak widzicie, jeszcze nie doschło do końca, więc jakoś poza odcinkiem może. Sprasujemy, no to jedziemy do ogienka po prasę, akurat też mam starszą prasę. Sipme akurat mówił, że zostawił w shop tej w garażu czy w stodole, coś w tym stylu mówił. No więc już jedziemy do niego. On tutaj akurat bliziutko mieszka, więc to jest bardzo fajnie. O, widzimy, że już zetor przygotowany z kultywatorem jakimś czy talerzyłką, nie wiem w sumie. No i teraz akurat weźmiemy sobie o niego prasę, Sipme. W sumie taka starsza prasa, ale raczej starczy. No i dobra. Pięknie podczepiła się. Dobra, jedziemy na pole. Akurat sobie tym traktorkiem prasujemy Fergusonikiem czerwonym. Może troszeczkę się akurat zmienił ten Fergusonik, bo była aktualizacja, akurat od razu wam mówię, nie że ja zmieniłem traktorka, tylko była aktualizacja, więc trochę inaczej wygląda. Tutaj będę powoli przejeżdżał, bo tutaj jest trochę do dołu. Oj. Ojojoj. Wiem, może tutaj akurat trochę nierealnie tak, bo ale coś akurat tutaj haczy, jak jadę tą pracą tym traktorem, więc nie wiem. Nie wiem, to akurat niestety. I tutaj też jest taki spadek, więc sorry, że tak zrobiłem, ale myślę, że i tak. Inaczej w sumie nie wiem, jak wziąć z tej pracy. Dobra, no to jedziemy na pole sprasować słomę, pszenicę. No i dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy. Oj, coś się chyba przyczepiło. Szybko z tą pracą nie będę jechał, bo to już starszy sprzęt też. No i jeszcze w dzisiejszym odcinku kupimy nowe pole, bo trochę pieniędzy jest, by się przydało mieć kolejne pole, żeby więcej była rał, bo niezbyt dużo akurat pól jest, bo tu jedno pole odchodzi z jako łąka, no więc nie jest już tak dużo pól, nie mam, więc co rok będę przynajmniej kupował, nie wiem co, tak kilka pól, nawet na razie co jedno tak w sezonie, bo jeszcze na nowe nabytki będę musiał.
Dobra. Oj, dobra, wiecie co? Ja zmienię traktor, bo coś z tym traktorem, coś nie, nie chcę. Nie chcę współpracować, prasa akurat tego nie przetestowałem, więc nie wiedziałem, więc wezmę ten drugi traktorek Ursusika. Myślałem, że Fergusonik będzie dał rady, wszystko będzie dobrze. A tutaj niestety nie dał rady, więc tego kasza odstawiam, idę sobie po 40 i będę prasował 40. Akurat tutaj sorki, bo nie wiedziałem, akurat to nie przetestowałem przed odcinkiem, czy wszystko będzie dobrze działać. A tutaj niektóre te pole są takie ciężkie w sumie, bo niektóre te górki dla... A jeszcze ten Fergusonik jest, ma tak zaczep nisko. Dobra, dawaj 40. Akurat z trzecioosobowej może kamery będę choć, albo może z pierwszoosobowej, nie wiem, zobaczę jeszcze. Trochę z tej kamery, trochę z tej kamery będę robił. Dobra, wszystko dobrze pracuje. Fajnie, fajnie. Trochę dopracowania będzie, tak szczerze. No dobra. Dobra, tutaj minimalnie akurat. Minimalnie akurat ściszyłem, bo trochę głośniej no było. Więc minimalnie ściszę. Dobra, zarzucić bieg. Dobra, dobra. O, dobra, zarzuciło. Akurat coś z biegami w tej 40 czasami średnio chcę zarzucić. Niektóre czasami z niektórymi maszynami ma problem, żeby ruszyć tak fajnie od razu. Musi tak chwilkę czekać i dopiero zarzuci bieg. Ale to już niestety uroki starszych maszyn. No i będziemy tak w kółko jeździć akurat, bo trochę tych pokosów jest do sprasowania słomy akurat. I nawet fajnie, fajnie, bo akurat kostki są po 500. Więc nie za małe, nie za duże mi się wydaje. Tak, będą potrzebne akurat w kolejnych sezonach, jak będę szedł w krowy bardziej. Więc się akurat przydadzą. Lepiej mieć wcześniej już sprasowane sezon, niech leżą, niż dosłownie od razu jak będę miał krowy, to nie będę miał słomy, też może być tak.
bo gdzieś, no w kolejnym myślę, że sezonie zacznie się już też może powoli, albo jeszcze w kolejnym zacznę iść w krowy. Tutaj trochę najechałem po tej kostce, ale chyba się nic nie stanie. No i tak co drugi przejazd mi się wydaje. Będę robił od tej już taki jakiś cieniutki przejazd. Więc chwila moment spresuję. No, jeszcze od razu później pojedziemy też na usługi do sąsiada. Akurat do tego samego, co pożyczyliśmy prasę, tylko pójdziemy, będziemy jemu nawozić, nawóz rozsypywać na 131 polu, chyba jak dobrze pamiętam. Bo akurat w sumie taka trochę wymiana, ja za to zapłacę mu, on mi za rozrzucenie nawozu zapłaci. Więc myślę, że i tak, bo akurat jakby pewnie on mi sprasował, to pewnie by wziął więcej, ale że to samemu prasuję, to akurat trochę mniej muszę zapłacić, bo nie muszę płacić dodatkowo, że ktoś mi sprasuje, tylko samemu sprasuje, bo akurat była wolna prasa, więc sprasuję samemu. No, jeszcze zostały w sumie 3 pokosy i poprzecinaki, więc chwilka jeszcze zajmie. A ja ogółem was przepraszam, że ten odcinek latuje dzień później niż zazwyczaj powinien być, ale wypadło coś mi i nie miałem jak. Po prostu coś mi, jedna rzecz mi wypadła. Dobra, dawaj. O, dobra, zarzucił bieg. Tutaj tak niektóre poprzecinaczki tak zrobię jeszcze. Ale czarny dym leci. No naprawdę czarny dym leci. Tak ta 40 dymi. Wszystko dobrze zbiera, chyba wszystko dobrze. Tutaj trochę bardziej. Oj, trochę najechałem znowu na tą kolejną kostkę. Ale chyba się nic nie stanie. No i już poza odcinkiem pozbieram akurat te kostki. Bo trochę ich jest jednak do pozbierania, więc pozbieram poza odcinkiem. Dobra, ja już tam pojadę i z tamtej strony będzie w goni. No, jeszcze ten jeden taki poprzedni poko został. Oj, bieg zrzucił się. Dobra,
zarzucony bieg. I można pracować. W sumie szkoda, że akurat te poprzeczniki nie były trochę dalej od ciebie, ale tu w sumie jest stary kombajn, więc nie można, nie ma na co narzekać. Dobrze, że chociaż skosił mi ten kombajn, wszystko dobrze. Dało w sumie trochę. Nie no, nie będę narzekał. Dobra. Jakasze 40. Tutaj. O, jeszcze tutaj. To jakoś później se pozbieram. Teraz jadę perkusonikiem. I będę rozsiewał nawóz. Na sam początek jeszcze pokażę wam w sumie pole, na którym jeszcze nic nie robiłem. To jest. Już to pole trochę było, ale jeszcze po prostu nic nie robiłem, to więc tam jeszcze rozsieję nawóz i pojadę do sąsiada. Żeby rozsieść nawóz. Dobra, jedziemy. No, jedziemy. I akurat w sumie to śmiesznie tak teraz będzie wyglądało, bo trochę. Dwa pola to mam z rzepak zasiane, w sumie tak się trafiło. Akurat to niespecjalnie się tak trafiło przecież. Ale niestety. Będą żniwa rzepakowe. Oj, dobra, bieg. Bieg zaskoczył. Dobra, no wozimy. Tutaj akurat już z trzecioosobowej. Zrobię to. Tutaj chwilka zajmie te pole, bo to jest małe pole. Więc chwilka zajmie mi pewnie. No i jeszcze jak jesteśmy tutaj, to od razu gdzieś kupię pole za chwilkę. Tylko to zrobię te pole i kupię pola. W sumie te rozrzucę nawozem. I kupię wtedy kolejne pole sam. Tutaj trochę tak bez zatrzymywania będę nawoził. Jak szybciej to będzie. Jak będę takie kółka robił. W sumie też nie chcę, żeby co każdy odcinek na tym samym polu robić, więc dlatego są te zmiany, że na przykład raz na tym polu, raz na tym, żeby po prostu nie było aż takie nudne, że na jednym polu ciągle robię. Żeby były te zmiany, rozumiecie chyba. W sumie to będzie ciekawsze dla was, znacznie, niż ja bym ciągle na przykład robił jedno i to samo na prawie na jednym polu. Jeszcze tutaj zrobię taki, po prostu poprawiam sobie jeszcze na szybkości, jak jestem tutaj. No i trochę dla sąsiada sypnę już. Dobra, jeszcze tam róg. I będziemy kupować kolejne pola. Akurat małe, bo to nawet nie jest chyba połowa, pół hektara, tylko to jest chyba 0,2. Coś w tym stylu. Dobra, cofnę. Żeby nikt mnie we mnie walnął. Dobra, wysiądziemy. I akurat wam jeszcze pokażę, które to jest pole. Kupię chyba. Nie, czekajcie, nie te. O, te. Te, jak dobrze pamiętam. Tak. To jest pole 22 za 15 tysięcy. Kupuję. To jest 0,18. I tutaj jest ciepło. Tu jest rodzaj roślin. Pszenica, kiełkuje. No,
Tutaj rośnie akurat mi pszenica, więc będą żniwa pszenicy i rzepaków w sumie głównie. Dobra, tutaj jedziemy do sąsiada. Szybko. Dobra, jedziemy. Jedziemy jak najszybciej, bo to trochę kawałeczek jest do sąsiada, żeby pojechać. Więc szybko jedziemy. No niestety akurat mało zostało nam hajsu, ale raczej nie będzie potrzeba aż tak dużo zostawiać na zimę specjalnie, bo na wiosnę pieniążki będą za zboża, które będę kosił, bo od razu pewnie będę sprzedawał rzepak jak będzie cena dobra. I jeszcze teraz od sąsiada tu stanę trochę za rozsianie nawozu, więc na spokojnie. Trochę trzeba pomagać dla tych sąsiadów. Tutaj tak trochę raptownie zahamowałem, ale nie będę przejeżdżał przez ten strumeczek, tylko pojadę już tędy. O! Gienek. Rugi. No, ten co zostawił samochód przy wodzie. O, tam też bizon jakiś stoi. Rekord. Może i tego będę pożyczał, nie wiem, zobaczysz sobie jeszcze. Trochę sąsiadów akurat w tej wiosce ma kombajny, więc... Albo może jakiś przyjedzie na usługi, żeby mi skosił. Zobaczę w sumie, czy pożyczę. Nie wiem, zobaczysz akurat, naprawdę. Akurat tutaj kawałeczek mam do przejechania. Bo to pole jest trochę daleko, ale... Ale trzeba. Trzeba pomóc dla sąsiada. Jak on nie ma jak. Trzeba pomóc. Akurat pojedziemy polnymi drogami. Bo nie ma zbytnio dojazdu drogą asfaltową. Więc musimy pojechać polną drogą. Dobra, jedziemy. Akurat w sumie jeszcze tą część mapy raczej się nie zagłębialiśmy. Więc przy okazji też pokażę ją trochę. Dobrze, że akurat ten traktor jeździ trochę szybciej, bo tamtym to trochę dłużej bym jechał. No i tutaj jesteśmy już prawie u celu, bo widać pole 131. Może gdzieś tutaj później będę kupował pole, ale chyba na razie chcę bliżej gospodarstwa, żeby mieć większe tam pole najwyżej. Rozszerzać. O, tu ktoś wyrzucił śmieci. Ajajaj, ci miastowi. To już rzucają śmieci. Pod pola. Ajajaj, dobra. No i tutaj mam akurat te pola. To chyba od razu po przecinaczek zrobię. Tak trochę zakręcimy. Te pole też nie jest zbytnio duże, ale trzeba ponawozić dla sąsiada pomóc, tak jak mówiłem. Bo też pewnie chwila za... No... Kilka kółek będzie trzeba zrobić. I tutaj też będziemy takie jeździć w kółko.
bo tak trochę bez sensu, żeby się zatrzymywać. Szybciej tak zrobię. A to pole jest... Nie, ona jest zasiana? Jest zasiana chyba jest. No. Trochę nawozu akurat zajdzie. Jeszcze pewnie poza odcinkiem jeszcze nawiozę te pole, te co sialiśmy. Zaczęliśmy siać akurat. Jeszcze poza odcinkiem nawiozę. Bo już tam to trochę większe jest. No, dobra, nawozimy. Dobrze, że akurat ten motor nie jest taki wąski. I fajną robotę robi, jak za taką cenę. A i pewnie za jakiś czas będę chyba wymieniał se trochę, albo remontował, w sumie nie wiem, zobaczę. Tego Fergusona, ten traktorek ten czerwony, będę trochę chyba remontował, bo coś ten podnośnik tylny tak szwankuje, więc chyba będę tak trochę coś remontował. Ale to jeszcze chyba nie teraz, bo obecnie tak trochę jest kiepsko z hajsem, ale może w kolejną zimę, tak, żeby sobie coś porobić, to może coś w zimę zrobię, taki mały remoncik. A jak nie będzie się dało coś tam zmienić w tym tylnym podnośniku, to najwyżej będziemy musieli wymienić ten traktor na jakiś inny. Ale pewnie tam na targu, na tym czym skupie maszyn, na spokojnie jakiś pewnie wybiorę sam zamiast tego. Też w niedrogiej cenie pewnie, jakbym szukał. Tam fajne ceny ogółem. Pamiętam jak kupowałem tu kosiarkę. Fajne były ceny. Bardzo naprawdę niedrogie, a dobry sprzęt. Jednak nie nowy, ale dobry. Jak zaużywany. No i jeszcze w sumie tutaj musi... O. Nie, to już dojadę do końca. I odbiorę od razu pieniążki. Mobilkiem będzie wysyłał, więc szybko dojdzie. No i dobra. Dobra, tutaj trochę zgaszę te Fergusonika. I odbierzemy. I tysiaczek za robienie pola, fajnie. No to wiecie co, akurat tym akcentem, z tym moim Fergusonikiem, no to tym kończymy akurat ten odcinek z Fergusonikiem. I zapraszam na kolejne odcinki, które będą w kolejnym tygodniu, będzie kolejny odcinek z farminga, może już z Tadasikiem raczej, ale to jeszcze zobaczymy. No, więc naprawdę zachęcam, jak wam się spodobał odcinek, to pamiętajcie, zostawcie suba, lajka, no w sumie wiecie co, to żeby było dobrze i elo!